Catherine, Mary Dale, Wojna Iwana, odcinek drugi. Listy radzieckich żołnierzy i wspomnienia ocalałych niemal za każdym razem przedstawiają tę samą historię. Być może są aspekty przemocy, w wypadku których brak wspomnień jest dobrodziejstwem. Wykorzystałam każde źródło, jakie znalazłam, od relacji do wierszy, od raportów policyjnych do opisów okaleczonych pociskami lasów, by zrekonstruować kosmos wojny. Użyłam także materiałów niemieckich, gdyż niekiedy wróg dostrzega więcej niż żołnierze drugiej strony. Jednak ostatecznie odrobina przemilczeń ukazuje prawdę dokładniej niż całe strony prozy. Inni weterani wszakże są po prostu sfrustrowani. W Rosji ponowne interpretowanie wojny wciąż napotyka duży opór. W większości byłych republik radzieckich jest on mniejszy. Rocznicowe obchody to niemal przemysł i wielu jego beneficjentów odrzuca rewidowanie faktów i szczegółów podczas przygotowań do wielkich parad i uroczystych ceremonii. Również rząd rosyjski pragnie zachować pozytywny obraz wojny, ponieważ zwycięstwo nad faszyzmem pozostaje największym osiągnięciem i dumą współczesnej Rosji. Dlatego też badania nad konfliktem nie zyskują poparcia. Istnieją obawy przed żądaniami reparacji i zwrotu zagrabionych w Europie dzieł sztuki. Nie one jednak stanowią jądro problemu. Sęk w tym, że obchody pocieszają ocalałych i podnoszą narodowe morale. Pomagają też podsycić wiarę w siły zbrojne w czasach, gdy wszystkie dowody wskazują na ich moralny upadek i kryzys finansowy. Wojskowym w krew weszło także utrzymywanie tajemnicy. Ministerstwo Obrony wciąż strzeże swojego olbrzymiego miasta archiwum w Podolsku, koło Moskwy. Główną przyczyną jest prawdopodobnie obawa przed ujawnieniem systematycznie ewidencjonowanej oficjalnej brutalności i tchórzostwa, czy nawet zorganizowanego buntu. Ale nie ma powodu szukać rozsądnych przyczyn. Dla państwa, którego władza opiera się na niedostępności, tajemnica jest również celem samym w sobie. Inne archiwa, jak zawsze, pozostają prawdziwymi skarbnicami. Mimo to nadal wielu dokumentów nie pozwolono mi obejrzeć. Niekiedy cenzura była prymitywna. W niektórych wypadkach zakazane karty po prostu opieczętowywano w szarej kopercie umocowanej spinaczami. Czasem utajniano całe partie akt. Zasady wydawały się dowolne. W jednym archiwum pozwolono notować przypadki dezercji, ale nie nazwiska żołnierzy, kryminalistów i zabitych. W innym ukrywano statystyki pijaństwa, w trzecim zaś wolno było czytać o pijaństwie i dezercji całego pułku z nazwiskami i szczegółami, a personel siorbał herbatę i zajadał ciasteczka, podczas gdy ja robiłam notatki. Ministerstwo Obrony ma monitorować wszystkie dokumenty z czasów wojny i z pewnością dokładnie pilnuje własnych zbiorów, ale jego reguły często są sprzeczne z ogólnymi zasadami dostępu, które obowiązują w archiwach Federacji Rosyjskiej. Co więcej, nawet ministerstwo nie ma bezpośredniej kontroli nad polityką
na byłych terytoriach radzieckich, które nie stanowią już części Rosji. Poszukiwania Iwana, żołnierza Armii Czerwonej, wiązały się zatem z niejedną podróżą, a czasem najbardziej oczywiste ścieżki świadomie blokowano. Przedsięwzięcie wymagało wysiłku i wyobraźni. Nim zdołałam znaleźć prawdziwego Iwana, musiałam się upewnić, że nie szukam własnego o nim wyobrażenia. Młody rekrut stalinowskiej armii dorastał w świecie tak odmiennym od mojego, że należało zacząć od pejzażu, języka, rodziny, wykształcenia, obaw i nadziei. Państwo, które rości sobie prawo do przekształcania ludzkich dusz, jak robiło to za Stalina, nieuchronnie wyciskało swoje piętno na każdym młodym człowieku. Ich wewnętrzny świat został przez nie naruszony, jeśli nie wręcz całkowicie przebudowany. Ta armia liczyła miliony, a w jej szeregach znaleźli się rekruci i ochotnicy. Zwykli mężczyźni i kobiety, jak również zawodowi żołnierze. Na wiele sposobów armia uosabiała społeczeństwo, z którego wyrosła, a jej losy odzwierciedlają mocne i słabe punkty tego utraconego świata. Książka ta musi uwzględnić zapiski, tabele oraz coś, co można by nazwać konkurującymi fabułami, opowieściami, które wyłaniają się, gdy dym opada. Ale powinna też objąć kilka setek indywidualnych historii autorów, dzienników, listów i pamiętników, wdów i sierot, tych, którzy przeżyli. Mój przyjaciel, archiwista z Moskwy, chichotał na widok mojej zniechęconej miny. Jak zwykle potrafił dostrzec humorystyczną stronę ambitnego planu. Napisałaś życie i śmierć, czy jak to tam było? Skomentował. A teraz chcesz napisać wojnę i pokój. Sowieci to nie jedyny naród, który stworzył mit Iwana. Naziści ze swoją namiętnością do przyklejania etykietek rasowych mieli własne poglądy na temat Słowian w mundurze. Według Goebbelsa radzieccy żołnierze byli czerwoną hordą, na poły azjatyckimi dzikusami, którzy zagrażali europejskiemu stylowi życia. W okresie wojny wywiad korzystał z bardziej naukowych metod. Nazistowscy obserwatorzy wojskowi gromadzili informacje, obserwując walkę, rozmawiając z własnymi ludźmi i przepytując jeńców. Chociaż jednak podziwiali załogi rosyjskich czołgów, pocieszali się brakiem wyszkolenia piechoty i zazdrościli przeciwnikowi gotowości na śmierć. Nawet pragmatycznie myślący szpiedzy nie potrafili uniknąć języka biologii. Dwie największe grupy w Armii Czerwonej, Wielkorusów i Ukraińców, wchłonęły te same cechy rasowe, których produkt dziś reprezentują, napisał niemiecki oficer. W tej rasowej mieszaninie można się doszukać słabych germańskich naleciałości z okresu gotyckiego i średniowiecza. Szczególne znaczenie ma jednak, według mnie, zastrzyk krwi mongolskiej. Może się wydawać, że te opinie mają jedynie antykwaryczne znaczenie, ale znalazły one odbiorców. Wkrótce po upadku III Rzeszy, w marcu 1947 roku, niektóre
analizy Armii Czerwonej autorstwa oficerów niemieckich zostały przekazane agentom amerykańskiego wywiadu. Wówczas Sowieci nie byli już sojusznikami demokracji. Zimna wojna zacieśniała swój uchwyt, a decydenci w Stanach Zjednoczonych pragnęli się dowiedzieć więcej o mocarstwie, z którym mieli się zmierzyć. Nawet najskromniejsi żołnierze amerykańscy potrzebowali informacji o mocnych i słabych stronach wroga. Aby wspomóc ten proces edukacyjny, amerykański Departament Armii przygotował broszurę „Rosyjskie sposoby walki podczas II wojny światowej”, opisujący w drugiej części szczególne cechy rosyjskiego żołnierza. „Cechy tych półazjatów”, zaczynała się broszura, „są dziwne i sprzeczne”. Wzięci do niewoli nazistowscy oficerowie wykonali swoje zadanie. „Rosjanie”, pisano dalej, „ulegają nastrojom, które dla człowieka Zachodu są niezrozumiałe. Działają, kierując się instynktem. Jako żołnierz Rosjanin jest prymitywny i skromny. Wykazuje się wrodzoną odwagą, ale w grupie jest przygnębiająco bierny”. Jednocześnie „emocje ciągną Rosjanina do stada, które daje mu siłę i odwagę”. Trudności nie odstraszają tych prymitywów. Odporność Armii Czerwonej pod Stalingradem tłumaczono kulturą i azjatyckimi genami. Nie ma przesady w twierdzeniu, że na rosyjskiego żołnierza nie wpływa pora roku i ukształtowanie terenu. Żołnierz rosyjski potrzebuje tylko niewielkich zapasów. Wreszcie nie można zakładać, że Armia Czerwona będzie postępowała zgodnie z jakimikolwiek zasadami prowadzenia wojny. „Niemcy zorientowali się”, podsumowuje streszczenie, „że muszą się strzec nieuczciwości i podstępów pojedynczych rosyjskich żołnierzy i małych oddziałów. Chwila nieuwagi często kosztowała Niemców życie”. Tego typu komentarze z czasów zimnej wojny, między innymi o charakterze rasistowskim i pozostałe, pomogły pod koniec XX wieku ukształtować w świecie anglojęzycznym wizerunek żołnierzy Armii Czerwonej. Większość kombatantów odczłowiecza swojego wroga. Łatwiej zabić kogoś, kogo uważa się za całkowicie obcego, pozbawionego osobowości, a Rosja zawsze wydawała się bardzo odmienna, nawet w tym krótkim, 4-letnim okresie, kiedy Stalin był sojusznikiem demokracji. Żołnierze Armii Czerwonej może i byli dzielni. Prawdopodobnie stanowią najlepszy na świecie materiał, z którego można stworzyć armię, jak zauważył pewien brytyjski obserwator. Ale ich niezwykła siła i wytrzymałość oraz umiejętność przetrwania w nędzy niepokoiły nawet sprzymierzeńca. Pomijając elementy rasistowskie, jest prawdą, że radzieccy żołnierze służyli w jednej z najbardziej ambitnych dyktatur w historii. Większość z nich została wychowana w duchu jej zasad. W tym sensie wielu nasiąkło ideologię reżimu bardziej niż żołnierze Wehrmachtu. Radziecka propaganda bowiem pracowała nad świadomością narodową już od 15 lat, kiedy Hitler doszedł do władzy w Berlinie. Obywatele radzieccy byli też bardziej odizolowani od wpływów zewnętrznych i jedynie nieliczni
może z wyjątkiem weteranów z I wojny światowej, mieli okazję być za granicą. Mówili wspólnym językiem, który przekształcono po to, żeby pokazać świat w barwach marksizmu, leninizmu. Natomiast pogląd, że żołnierze Armii Czerwonej byli niezróżnicowaną hordą, czy nawet potomkami jednej rasy, jest mylny. Podczas wojny Rosjanie stanowili większość w radzieckich siłach zbrojnych. Drugą co do wielkości narodowością byli Ukraińcy. Lecz w Armii Czerwonej służyli także członkowie innych grup etnicznych, od Ormian do Jakutów, jak również wielka liczba osób, które wolały się nazywać Sowietami, unikając tradycyjnych kategorii na rzecz nowego typu obywatelstwa. Wśród rekrutów znajdowali się wykwalifikowani robotnicy, młodzi ludzie, którzy zamienili obsługę maszyn przemysłowych na sztukę kierowania czołgami. Jednak, chociaż armia uwielbiała takich poborowych, w jej szeregi trafili także chłopcy ze wsi, którzy nigdy wcześniej nie widzieli żarówki, nie mówiąc już o silniku. Rekruci z pustyń i stepów nie widzieli szerokich rzek, nie wspominając o pływaniu. To właśnie oni najszybciej tonęli, gdy padł rozkaz pokonania krymskich bagien lub sforsowania lodowatego Dniepru. Panowała też duża rozbieżność w wieku żołnierzy. Większość poborowych urodziła się między 1919 a 1925 rokiem, ale powoływano również starszych, w tym dziesiątki tysięcy mężczyzn po czterdziestce, weteranów I wojny światowej, którzy wiedzieli, jak wyglądało życie za cara. Mentalność i oczekiwania tych ostatnich różniły się całkowicie od poglądów młodych chłopców prosto po radzieckich szkołach. Niektórzy pamiętali nawet inne typy armii. Za cara w wojsku panowała hierarchia i surowa dyscyplina, ale w latach 20. przeprowadzono krótki eksperyment z odejściem od podziałów klasowych, próbę zbudowania armii ludowej, wolnej od patosu, oficjalności i złotych galonów. Ludzie pamiętający ten eksperyment odnosili się podejrzliwie do musztry. Byli czujni i skłonni do potępienia, czy nawet zastrzelenia, niedoświadczonych młodych oficerów. Nie istnieje. Miał nigdy jeden typ armii. Po kilku miesiącach w drodze z byłymi wieśniakami, drobnymi oszustami, zawodowymi żołnierzami, młodzikami i niedoszłymi poetami, jak on sam, jeden z poborowych, Dawid Samojłow, podsumował, że ludzie to nie przemielony farsz do wypychania kiełbasy historii. Wspólny język, kultura i los pozwoliły ukształtować się cechom, które przejęło wiele osób, a które nazywamy charakterem narodowym, ale w rzeczywistości ludzie to mnogość charakterów. Gdyby radziecka kultura nie była zdolna wytworzyć jednego typu człowieka, istniałyby podstawy do podejrzeń, że mogłaby to zrobić sama wojna. Trudno dojrzeć indywidualność na tle rzezi na masową skalę lub choćby wyobrazić sobie wrażliwość, kiedy niemal wszystko przesłaniają dym, smród i ogłuszający hałas, brutalizacja, czy jak to ujął Omer Bartoj, barbaryzacja, to słowo, które przychodzi tu na myśl. A mimo to ci żołnierze, jak wszyscy inni, mieli marzenia i aspiracje, ambicje, które sięgały
Od awansu czy członkostwa w partii komunistycznej do krótkiej przepustki nowych butów lub niemieckiego zegarka. Nieustannie pisali listy do domu, żeby donieść o zmianie pogody, otaczającym pejzażu, zdrowiu czy rasie miejscowych świń. Zawierali również przyjaźnie i snuli opowieści o powrocie do domu, skręcali papierosy, kradli wódkę, opanowywali nowe umiejętności. Front nie był tylko teatrem żyjących zmarłych. Paradoksalnie tym, którzy przeżyli, wojna pozwoliła ujrzeć nowy świat, krajobraz, jakiego nigdy by nie zobaczyli, gdyby zostali w swoich gospodarstwach. Armia niemiecka przechodziła odwrotny proces, maszerując przez tereny, które uderzały byłych robotników z Bawarii czy Saksonii swym prymitywizmem, barbarzyństwem, brakiem prądu, ogrzewania i bieżącej wody. Podczas gdy oddziały Wehrmachtu przyjeżdżały na front, początkowo z Paryża, pojazdami mechanicznymi, najlepsi żołnierze Armii Czerwonej pochodzili z wiosek, w których za podróż uważano pięciodniowy marsz do miasteczka. Niektórzy strzelcy, plądrujący Berlin, popijający stary koniak z miśnieńskich filiżanek, przed wstąpieniem do armii i wybuchem wojny nie postawili stopy w pociągu. Porównania z innymi armiami dają więcej niż tylko sugestie dotyczące cech charakterystycznych dla Armii Czerwonej. Wskazują również tematy, których radzieckie źródła same nie oświetlają. Podstawowe pytanie, którego nie ośmieliłby się zadać żaden pisarz urodzony w stalinowskim świecie, brzmi: co sprawiało, że żołnierz radziecki walczył? Motywacja do walki, podobnie jak charakter narodowy, zajmowała ekspertów wojskowych Stanów Zjednoczonych w latach 50. W rezultacie powstała teoria o lojalności małych grup, twierdzenie, że ludzie dają z siebie wszystko w boju, jeśli mają kumpli, grupy pierwotne, które w przeciwieństwie do ideologii czy religii naprawdę zyskują ich miłość. Teza ta zainspirowała nowy kierunek w szkoleniu i wykorzystywaniu rezerw i stała się obiegową opinią psychologów społecznych i polityków. Jednak Armia Czerwona nie całkiem pasuje do tego wzorca. Na pewno bataliony szkoliły się razem na tyłach, gdzie dołączały do nich rezerwy. Albo taki w każdym razie był plan. Kiedy wszakże straty były wysokie, kiedy średni czas pobytu piechura na froncie, zanim wyeliminowała go śmierć lub poważna niedyspozycja, wynosił 3 tygodnie, małe grupki rzadko istniały dłużej. Wysokie straty ponosił też Wehrmacht i sugerowano, że w szeregach niemieckich miejsce grup pierwotnych zajęła ideologia z jednej, a strach z drugiej strony. Strach odgrywał rolę również w Armii Czerwonej, chociaż początkowo żołnierze bardziej obawiali się niemieckich dział niż własnych oficerów, co paraliżowało ich zdolność do walki. Ideologia także zajmowała centralne miejsce w życiu radzieckich żołnierzy. Ukształtowano ich tak, by postrzegali siebie nie jako obywateli w mundurach, ale jako świadomą awangardę rewolucji, ostrze wojny sprawiedliwej. Otwarta pozostaje kwestia, jak skuteczna mogła być ideologia w motywowaniu ich i jak kłóciła się ze starszymi poglądami,
włącznie z religią i tradycją nacjonalistyczną. Komunistyczna retoryka mogła wywoływać niejaki zapał, ale nie była powszechnie akceptowana, podobnie jak niemal boski status Stalina. W latach 30. nazwisko przywódcy, pisane wersalikami, pojawiało się w broszurach, gazetach i na plakatach wszędzie tam, gdzie żyli Sowieci. Jego twarz spoglądała również z wojennych gazet i broszur, a nazwisko widniało na transparentach rozwieszanych między brzozami, by uświęcać miejsca zbiórek żołnierzy pod gołym niebem. Inną sprawą jest jednak uznawanie wszechobecności Stalina za dowód lojalności, przynajmniej wśród żołnierzy na froncie. Szczerze mówiąc, napisał później poeta Jurij Biełasz, ostatnią rzeczą, o jakiej myśleliśmy w okopach, był Stalin. Do pewnego stopnia wyszkolenie budowało u ludzi pewność siebie, kiedy ideologia nie mogła ich przekonać i pocieszyć. W 1941 roku radzieccy rekruci stanęli przed najbardziej profesjonalną siłą bojową, jaką kiedykolwiek widziała Europa. W 1945 roku pokonali ją. Między tymi datami nastąpiła rewolucja w sposobie przygotowywania żołnierzy Armii Czerwonej, w myśleniu strategicznym, w użyciu i rozmieszczeniu sprzętu i w stosunku armii do polityki. Zmiany te, jeden z kluczy do radzieckiego zwycięstwa, wpływały na życie każdego żołnierza, a wielu pisało i mówiło o nich. Niektórych cała sprawa denerwowała, zwłaszcza gdy w związku z radzieckim zafascynowaniem amerykańskim stylem zarządzania wykorzystywane metody przypominało przygotowanie linii produkcyjnej. Jednak nastąpił odpływ. Stalingrad się oparł, a postępy w kolejnych 2 latach wskazywały, że metody szkoleniowe Armii Czerwonej są coraz skuteczniejsze. Inną kwestią jest, jak bardzo przypominały one metody niemieckie i jak bardzo obie strony uczyły się od siebie. Pozostaje też pytanie o miejsce retoryki partyjnej, komunistycznych poglądów w tej zdecydowanie technicznej dziedzinie. Wreszcie istnieje problem, o którym milczą niemal wszystkie radzieckie źródła. Trauma w Armii Czerwonej była niemal niewidzialna. Rzadko omawiano nawet wpływ wojny na życie rodzin żołnierzy, ale cierpienie, jakie wszyscy ci ludzie widzieli na froncie, stanowiło temat tabu. Niewiele pól bitewnych dorównywało Stalingradowi, Kerczowi czy Prochorowce, a nieliczne obrazy masowej eksterminacji przewyższały Babi Jar, Majdanek czy Auschwitz. Jednak oficjalne dokumenty nie mówią nic o traumie, stresie bitewnym czy choćby depresji. Ówczesne raporty medyczne rzadko wspominają o chorobach psychicznych, nawet wśród żołnierzy. Pod postacią chorób serca, nadciśnienia czy schorzeń gastrycznych pojawiają się często w powojennych aktach szpitalnych, nie wzbudzając wszakże szczególnego zainteresowania. Pytanie brzmi nie tyle, czy czerwonoarmiści cierpieli z powodu stresu, ile jak go postrzegali i jak sobie z nim radzili.